Przypadki miłosne. Wiola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć Wielu. Cześć Aniu. Powroty. Och, wracamy i patrz, gdzie my dzisiaj wróciłyśmy. Wróciłyśmy, od czasu do czasu nam się zdarza, jak zmieniamy te gabinety i tak sobie kursujemy po gabinetach na poznańskiej Wildzie Self-Przyjazne Terapie, to od czasu do czasu zdarza nam się powrócić do tego gabinetu, w którym wszystko się zaczęło. I te nasze rozmowy o przypadkach i same przypadki, pierwsze odcinki właśnie powstawały tu. Także ja znowu jestem na swojej kanapie. I mam sentyment na ten powrót. Ja bardzo lubię to miejsce, bardzo lubię ten gabinet i lubię swoją kanapę, nie ukrywam. Wygodnie, prawda? Tak, a ty siedzisz na swoim fotelu. Tak, mądry fotel tak zwany. Jak już zaczęłyśmy o tych powrotach, to chciałabym z tobą właśnie o powrotach porozmawiać. Coraz częściej akurat tak do mnie docierają takie informacje o tym, że ludzie, którzy rozstali się nawet lata temu, słuchaj, to są takie przypadki, w których, nie wiem, po 4-5 latach od rozstania, czasami nawet po rozwodach, ludzie decydują się na to, żeby do siebie wrócić i zacząć budować po takiej przerwie od początku. I chciałam ci się zapytać, jaki jest sens i czy jest sens? Bywa. Bywa, że to ma wielki sens, jeśli ludzie wyciągają wnioski z rozstań i chcą się czegoś nauczyć po tym, jak już siebie nawzajem utracili. Bo właśnie po to często są rozstania, żebyśmy sobie zrozumieli i przepracowali to, co ten związek mógł dla nas wartościowego oznaczać, a czego wtedy nie umieliśmy albo docenić, albo zauważyć, albo nie mieliśmy wystarczająco pokory, żeby skupić się na własnych deficytach, wadach, które burzą czy rujnują ten związek. I często, wiesz, te właśnie rozstania są takim czasem na refleksję, na temat samego siebie i czas na zmiany, bo właśnie jeśli dobrze wykorzystamy ten czas i popracujemy nad sobą i zmienimy coś w sobie, to może być, że to było to coś, co psuło ten związek. Jeśli dwie osoby zrobią to w równym czasie, te zmiany, to mogą mieć świetny reset na coś nowego. I właściwie myślę, że mogłybyśmy na tym zakończyć nasz odcinek. Ale tak naprawdę mi w głowie pojawiło się 1000 pytań. Także jakbym chciała zacząć od tego pytania, czy są takie warunki, które całkowicie wykluczają powroty. Bo wiesz co, też jak sobie tak przewertuję w głowie, mam w otoczeniu kilka takich osób, które bardzo burzliwie przechodziły czy te rozstania, czy rozwody. I tam już padło tyle podłych słów w tych przypadkach. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle, żeby była jakakolwiek mowa o powrocie. Nie myślę, że są takie warunki, ponieważ ludzie różnią się wrażliwością układu nerwowego i to, co uważają za możliwe do tolerancji, czyli tak zwany próg bólu. Ludzie mają go gdzie indziej. Więc oczywiście nie jest fajne, jeśli ludzie tracą tą granicę poszanowania dla siebie, ale niektórzy jakoś, wiesz co, regenerują się łatwiej niż inni. I to nie jest dla mnie taka wytyczna sensownego powrotu. Czyli nawet jeśli wylejemy na siebie wiadro pomyj przy tym rozstaniu, powiemy o sobie najgorsze rzeczy, nie wiem, będziemy się szantażować i bluzgać, to te powroty są możliwe? Tak, jeśli ludzie umieją sobie wybaczać i jeśli umieją pracować nad tym, co wcześniej sprawiało, że tak się zachowywali. To jest ta zdolność do regeneracji i do zmiany. Natomiast, wiesz, powroty nie mają sensu wtedy, kiedy ludzie nic nie zmieniają w sobie, wierzą w tak zwaną magię czasu, że czas coś zmieni, albo jakiś cud, albo że ten drugi tylko się zmieni, a oni nic nie kliwną palcem. No, zazwyczaj takie powroty kończą się kolejnym upadkiem i tyle. I niektórzy, wiesz, też się uzależniają od tych wzlotów i upadków i są tacy nałogowcy, co rozstają się i wracają, wiesz, tak, non-stop. Tak, bo lubią te dramy i tą huśtawę i właściwie w ogóle się nie uczą, tylko jakoś czerpią dziwną energię satysfakcji z tej huśtawki. No i tyle, pouzależnianie od dramatów. To powiedz mi, czy są takie, twoim zdaniem, czy kroki, czy warunki, które należy spełnić, żeby taki powrót miał większe szanse na przetrwanie? Dobrze by było w ogóle przegadać przyczyny tego rozstania, co wtedy sprawiło, że my się rozstaliśmy i żeby ktoś wziął przynajmniej jeden z nich odpowiedzialność. Oj, to ciężko, strasznie tak, tutaj, nie, żeby ktoś... Żeby we dwoje, wiesz, że dojrzeli, okay. Bo często ta pokora, jak kogoś tracimy, sprawia, że pokora, cierpienie sprawia, że ta refleksja jest możliwa po czasie. Wiesz, jak długo jesteśmy sami i wiemy, że to był ktoś wartościowy i mija czas, to często ludzie nabierają tej pokory, a ona jest bardzo dobrym materiałem do autorefleksji. I często właśnie tylko dzięki temu, że się rozstali, ta pokora mogła zaistnieć. Także ja uważam, że nie ma tego złego. I wtedy, wiesz, jak ludzie się schodzą, to dobrze by było, żeby oni byli w stanie zamiast tej dumy na tą pokorę się wysilić i pogadać ze sobą, co według nich teraz sprawiało wtedy, że się rozstali i co się kto nauczył dzięki temu rozstaniu. Kto się coś nauczył, czyli może ktoś coś w sobie zmienił, może komuś przybyło tolerancji, a może mam jakiś inny sposób myślenia już o tych sprawach. I że często od tego musi się zacząć, żeby ludzie umieli rozmawiać o trudnościach, które ich wtedy popchnęły do tego rozstania. Jak ludzie nie umieją rozmawiać, to nie wyartykułują tego wszystkiego. Czyli taki przemilczany powrót nie jest dobrym pomysłem. Nie, bo to zamiatanie
pod dywan, co zrobi. No ludzie się nie dowiedzą, co było źródłem tego problemu. Nie wiedzą też, co jest potrzebne, żeby to naprawić, bo nie pogadali. No i nic się tak naprawdę nie zmieni. A jak się nic nie zmieni, no to wrócimy do tego samego punktu, bo taka jest kolej rzeczy. A mówi się, takie jest przysłowie wielu, że nie wchodzimy dwa razy do tej samej wody. To by było prawda, gdyby ludzie byli tym samym od urodzenia do śmierci. Ale ludzie z natury są zmianą, albo są skłonni do zmian i całe życie ewoluujemy. Oczywiście niektórzy nie. Niektórzy się uprą, żeby się właściwie stać w miejscu i wtedy rzeczywiście żadna zmiana ich nie będzie dotyczyła. Ale mówiąc o tym, że nie wchodzi się, to tak jakby zakładamy, że nikt się nie zmienia, tylko się wszyscy tylko starzejemy, czyli degenerujemy. Ale przecież lepiej tak nie myśleć o ludziach, że tylko z nami gorzej i gorzej, tylko że coraz lepiej może być. Czyli że możemy być coraz bardziej otwarci, świadomi, światli i skłonni do ewolucji, a nie do degeneracji. I że ja bym tak nie myślała, że nie wchodzi się. No ale takie przypadki na przykład, że już zaczynamy, wróciliśmy, zaczyna się pierwsza kłótnia i jedna ze stron mówi: tak, bo ty zawsze to robiłaś mi to samo, ty zawsze tak samo się zachowywałaś, nic się nie zmieniłaś. I wracamy trochę do tego takiego, mówiąc brzydko, wyżygiwania sobie tej przeszłości. No tak, to jest jeden z powodów, dla których związki się rozpadają i nie mogą się utrzymać, czyli skłonność nieprzepracowana do oskarżeń, wyrzutów, do krytyki i do użalania się, do szukania winnych. Niezależnie od tego, czy to jest związek powrotowy, czy to jest ten związek pierwotny, to ta skłonność, o której ty mówisz, jakby może sprawić... Przekreślać, że... tak, bo to nie jest zaproszenie do, wiesz, do konfrontacji, do komunikacji, do wymiany, tylko no, oskarżenia to oskarżenia. Szukamy winnego, a my tu cali na biało. To się nie może dobrze skończyć. Wiesz, to zawsze do wojny zmierza. Tylko, że w tych związkach powrotowych, wiesz, mamy jakby więcej takich możliwości, żeby komuś sprawić takie wyrzuty, nie? No bo jakby mamy za sobą już jakąś historię. I niestety, mówiąc o powrotach, ta historia też częściowo była trudna. Dlatego wtedy ludzie powinni się nie schodzić, jak jeszcze nie przepracowali przebaczenia. Wiesz, często jak mamy bardzo poranione serca, to lepiej jest pójść na terapię, niż zaczynać w kółko od nowa z tym samym partnerem, bo rzeczywiście ta skłonność do wylewania bólu na partnera, to jest brak świadomości w ogóle, że my też uczestniliśmy w tym trudnym związku, tylko chcemy być ukojeni i to przez kogoś, kto nas zranił tak naprawdę. I to nie jest czas na powrót, za wcześnie jeszcze myślę sobie. Wiesz, minimum to w ogóle rok uważam od rozstania, żeby w człowieku mogły zakiełkować takie ziarna refleksji i jakiś rodzaj minimalnej zmiany. Tak to rzeczywiście mamy skłonność do ulewania się, czyli w życia w żałobie, bo żałoba to zawsze rok przeciętnie. Jak mamy zranione serce, to lepiej czas spędzić na terapii albo na czytaniu książek rozwojowych, które pomagają zrozumieć krzywdę, przepracować ją na jakieś wiedzę o sobie czy o relacji i na wybaczenie. A powiedz mi na przykład, czy te powroty to nie jest pójście na łatwiznę i zamiast próbować rozwijać nowy związek od samego początku, przechodzić te wszystkie takie etapy, które się przechodzi w tych związkach nowych, to ten powrót nie jest właśnie takim pójściem na łatwiznę, że tego człowieka już znamy, mniej więcej wiemy się czego spodziewać, nie? Jakby no, wróg, którego znamy, jest lepszy niż ten wróg, którego nie znamy. Wiesz, to ważny temat poruszyłaś, z jakiego powodu ludzie decydują się na powroty. Warto też sobie zadać to pytanie przed powrotem, co mnie motywuje. To, co ty mówisz, to może sygnalizować, że powrotem jest strach przed samotnością. I tam, gdzie jest strach, to jest zawsze zły doradca wszystkiego. Tak notabene, moim zdaniem, tak zawsze jest. Czyli nie może budować czegoś, związków, kiedy fundamentem był strach. To znaczy, że nic się nie nauczyliśmy i że będzie tak samo. Ten strach jest naszym wskazówką w ogóle, który nam mówi, że rzeczywiście tu nic się nowego nie zbuduje. I to jest tak zwana łatwizna, czyli pilnowanie strachu, czyli swojego poczucia bezpieczeństwa. No, bezpieczeństwo zazwyczaj jest zbudowane na jakiejś dawce lęku. No i jeśli chcemy jakby wrócić do starego, żeby było bezpiecznie i miło, to pewnie się okaże, że będzie może bezpiecznie, ale znowu, że tak powiem, ha, nie? Czyli, więc będzie tak samo, jak było. Jeśli ktoś lubi bezpieczne błotko, no to nie, tak wiesz, ludzie się lubią taplać w bezpiecznym, chociaż toksycznym. Natomiast na pewno ja polecam, żeby powodem do powrotów było takie szczere przekonanie, że utraciliśmy coś bardzo ważnego dla swojego rozwoju, czyli mam na myśli taką zdrową miłość, nie? Bo zdrowa miłość powinna nas rozwijać. Że utraciliśmy kogoś wartościowego, ważnego. To właśnie po to są powroty, żeby kogoś, sobie uświadomić. Kto nam pomagał, kto nas wspierał. Tak. Kiedy uświadamiamy sobie takie punkty, za które w tym związku, za którym możemy poczuć wdzięczność, jak minęło trochę czasu, za czym tęsknimy, czyli jakby docenimy to coś i to znaczy, że uznamy to za ważne wartości. I to jest wtedy dobry powód do powrotów, bo ludzie właśnie z tej pokory chcą właśnie zmieniać się dla partnera, dla tego związku, chcą pracować nad sobą, chcą się rozwijać. I wtedy to ma szansę, bo ja uważam, że ludzie powinni przez związki się rozwijać. Słuchaj, a czy na przykład jakimś tam pomysłem na analizę przed powrotem jest to,
żeby jednak wykrzesać z siebie i postarać się spisać na kartce wszystkie złe rzeczy, które kojarzą nam się z tym partnerem, bo przecież czas leczy rany. Po jakimś czasie zapominamy o tych najgorszych chwilach i wspominamy sobie te fajne, nie wiem, tak działa. Nie, to nie czas leczy rany, tylko mamy skłonność do wypierania. Jeśli wypieramy, to znaczy, że nie możemy polegać na zdrowej rozsądku, czyli pamięci. I wtedy rzeczywiście zapisać sobie warto, jak ktoś ma skłonność do wypierania, czyli zapominania, żeby potem, jak chcemy się z kimś zejść, móc to przegadać, czyli pamiętać, co było złe i zapytać partnera albo zauważyć, jak jest teraz i sobie to porównać. Czy coś tu się zmieniło? Czy też wchodzimy znowu w stare? A, czyli można zrobić sobie taki powrót testowy, tak trochę wyczuć teren? Wiesz, zawsze uważam, że po co się deklarować od razu. Jak coś, wiesz, źle działało, a teraz chcemy to sprawdzić drugi raz, to warto dać sobie czas na obserwację i szansę, zamiast od razu zakładać, że będzie Bóg wie jak pięknie, no bo przecież to znowu są naiwne jakieś wyobrażenia, ale lepiej sprawdzić w życiu, zamiast już tam euforię na dzień dobry sobie szykować. Te takie przypadki, o których ja słyszałam, one, nie ukrywam, że były powodowane trochę tym, że te osoby przechodziły przez całą serię randek, przez Tindera i przyznawały, że mają trochę dosyć tego mówienia od początku, nie wiem, co lubią jeść, jaki kolor lubią, jak lubią spędzać wolny czas i po prostu gdzieś tam na takim zmęczeniu, można powiedzieć, tymi randkami z obcymi ludźmi. Stwierdzają... Gadanie tych wstępów. Tak. I gadanie o sobie od początku. Jakby stwierdzają, że o Jezus, ja już mam tego dosyć, to już wolę tego swojego starego partnera, nie? Niż gadanie, niż ciągłe powtarzanie tego, co lubię i tak dalej. I powiedz mi, co to jest za część w nas? To też jest takie, powiem ci, dosyć takie gnuśne, nie? No bo znowu z nudy albo właśnie z niewygody. Nie chce mi się. To znowu takie właśnie na bezpieczeństwie. Co znaczy nie chce mi się prezentować przed ewentualnym partnerem przyszłym? To też źle wróży, że nie jesteśmy w stanie, wiesz, wykrzesać z siebie tyle, ile należy dla potencjalnej miłości. To po co to zaczynać? Tak, to po co to zaczynać? Tam widać, że ja widzę takie zgnuśnienie tam jest, taki właśnie minimalny. A jak na dzień dobry już nie możemy nic z siebie dać, no to co nam się może rzeczywiście przytrafić? Czyli jak tak mamy w sobie ten minimalizm, to i nam się minimalizm przytrafi, jak się cofniemy wstecz do tamtego partnera, który wtedy dawał nam widocznie też mało, skoro to się rozpadło. Rozumiesz? To jest takie równanie na minus, nie? I w sumie to mogą być trochę takie osoby, które można byłoby podsumować hasłem, że sam nie wie, czy sama nie wie, czego chce. Nie, to zawsze się chce. Wiesz czego? Wygody, bezpieczeństwa. Właśnie zawsze pod tym lenistwem kryją się takie właśnie atawistyczne w sumie potrzeby, żeby było bezpiecznie i bez wysiłku. I żeby nie być samemu i czasami sobie odpalić serial na Netflixie i mieć się przytulić nie tylko do poduszki, tylko do kogoś. Ja to nazywam takie potrzeba przetrwania. Czyli takie minimum dla człowieka, żeby móc przeżyć. Tak? Być z kimś, być ciepło, miło, wygodnie i bez przeszkód. No takie pierwotne w sumie. To jak nam przyjdzie do głowy coś takiego jak powrót do naszego byłego partnera, to co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności? Tak, uświadomić sobie podstawową motywację. Czy się boję i czy to jest ze strachu, czy z miłości, która mi ewaluowała. Miłości do siebie, do partnera, do świata. Bo wszystko, co jest z minusa, w minus się obróci. Takie jest prawo. I że to, że chcemy pocieszenia w związku, w którym jest minus, to tak nie działa. Czyli nic z zewnątrz nie przyjdzie, jak ten minus jest tam na samym początku i że lepiej przyjrzeć się tym strachom i je załatwić z kimś innym niż z partnerem, bo to tak jakby liczyć na to, że partner nasz będzie, czy związek naszym terapeutą, nauczycielem, mentorem, albo tatusiem, czy mamusią i to zawsze jest takie niedorosłe. Musimy najpierw od siebie zacząć. No właśnie, od siebie, czyli zadajemy sobie pytanie, co ja zepsułam w tym związku? Co ja tam wniosłam, że mi się on nie udał? To ja zmieniłam, tak? A wniosłam wtedy i co zmieniłam do tej pory? Czyli co we mnie ewaluowało takiego, że teraz mogę mieć większą szansę na udany związek. Aha, bo jeśli się sama nie zmienię, czy jeśli ktoś się sam nie zmieni, no to nie ma sensu jakby nawet proponować, tak, temu byłemu partnerowi. No nie ma takiego sensu, że to się na pewno nie stanie. Jeśli liczymy, że przez cud tak zwany zewnętrzny z tego samego układu zrobi się coś 100 razy lepszego. No, ale wiesz, ludzie właśnie mówią to, co wspominałaś, nie? No już się postarzeliśmy, lata minęły, jesteśmy łagodniejsi, bo na starość wszyscy trochę mają przytemperowany ten temperament właśnie. No i co? No teraz już będzie tak spokojniej. Tak, liczymy na to, że nam z wiekiem, że tak powiem, rurka zmięknie i że to jakieś ogólne prawo, że wszyscy stają się wspaniali, łagodni na starość. To w ogóle nie jest prawda, to jest znowu jakaś iluzja. Jakieś, wiesz, myślenie, że teraz na łatwiej pójdzie, bo mamy mniej testosteronu może, nie? Znaczy, go mamy mniej, ale to wcale nie zmienia faktu, że mniej testosteronu robi harmonijne dobry związek. Ja bym się tutaj pochyliła nad tym, co tam zmieniłam w sobie, albo co zauważyłam w sobie za na przykład schemat, który może się przyczyniać do nieudanych związków, tak? Może jestem zazdrosna, a może mam niskie poczucie własnej wartości.
zawartości i ciągle się go tam czepiam, żeby mnie ratował. A może on się zastanowi, że może ma, nie wiem, za bliskie relacje ze swoją matką, jest zależny od i wnosi to do swoich związków. Wiesz, tam dużo rzeczy jest do zastanowienia się. Często ten czas przerwy może być takim właśnie refleksją nad tym, co ten partner nam zgłaszał, a czego nie chcieliśmy przyjąć do wiadomości, jak on te zarzuty nam robił. Bo bardzo często, jak już ochłoniemy, to potrafimy przyjąć te cudze, wiesz, wskazówki, krytykę i przewinąć je przez siebie, zwłaszcza jak na przykład usłyszeliśmy go od więcej niż jednego partnera w naszym życiu. To ten czas, przystanek po związku jest czas na zreperowanie siebie. No i zawsze jedna osoba musi z tą propozycją pierwsza wyjść, nie? No to rzadko się zdarza tak, żeby... Wpadają na tak, siebie na ulicy, tak, nie? Telepatycznie aha, stwierdzają, że o, ja się zmieniłam, ja się zmieniłem, wróćmy do siebie, 3-4 piszemy do siebie SMS-a. I teraz powiedz mi, bo często też występuje takie przekonanie w głowie ludzi, że nie napiszę, bo już jest wszystko stracone na przykład. I to jest... Też strach, nie? Jak czujemy, że coś nam kiełkuje, no to odwaga zawsze sprzyja zdarzeniom. No bo tutaj chyba nie ma nic do stracenia, nie? Ludzie chyba zbyt często odbierają to życie jako taką grę, że coś przegram, że tu się złamie kręgosłup, pokażę, że mi zależy i będę na takiej pozycji gorszej od razu, nie? Jeśli to ja zaproponuję powrót. No tak, duma to się nazywa ludzka. O, właśnie, ładnie to odkryłaś. Tak, duma ludzka jest zawsze wrogiem miłości też. O! No tak, ustawiamy na swoje ego, które zawsze chce być, wiesz, wygrywać. A w relacji nie ma wygranej i przegranej, nie? W dobrej relacji no, mamy wspólne zyski. Dlatego duma, jak się tym z pokorą pochyli, to zawsze miłość przychodzi wtedy, albo ma szansę wejść. Wiesz, jeszcze myślę o takiej historii, że czasami ludzie spotykają się za wcześnie, żeby skonsumować prawdziwą miłość, czyli mają tak zwane klapki na oczach i biorą z tego związku mniej niż ten związek jest w stanie w sumie dać, jak upłynie czas. Czyli spotykamy się wtedy, kiedy byliśmy, nie wiem, właśnie zbyt hardzi, zbyt dumni, albo zbyt mało pokorni, mało tolerancyjni. Jeszcze jakby... zbyt mało o życiu wiedzieliśmy i tacy byśmy nieopierzeni. Tak. Nie umieliśmy czegoś docenić, albo być wdzięcznym, albo zauważyć tego dobrego. Często, wiesz, jesteśmy poranieni i wychodzimy z domów poranieni i dopiero uczymy się w ogóle myśleć, że miłość można tak po prostu dostać. Często, bo się trafiła, nie? Bo się trafiła, tak. I ją przeoczymy, bo na przykład ciągle byliśmy w trybie walki z ojcem, matką, a to nagle co, spokojne? Za spokojne mówimy, nie? I szukamy tych drani, aż się w końcu przejedziemy na którymś draniu, żeby przypomnieć sobie, że tamta spokojna związek to nie była nuda, tylko to była prawdziwa miłość, której nie umieliśmy wtedy nawet zauważyć. A co dopiero przyjąć do serca, bo na przykład nie czuliśmy się godne. Jak się rozwijamy w trakcie życia, to czasami wspominamy sobie takie związki, do których nam się teraz serce otwiera i coś zmieniliśmy w sobie i wiesz, i ci ludzie, może być tak, że im był dedykowany ten związek powtórnie, żeby teraz dopiero mogli go skonsumować jak należy. Czyli jeśli pojawia się nam w głowie taka iskierka i taka refleksja, no to nie boimy się, tak? Napisać, zadzwonić do tego byłego partnera i po prostu się spytać. Zawsze do wygrania jest życie. A to najwyżej, tak, najwyżej usłyszymy, czy przeczytamy, tak, że nie. To tak, nie, odmowa. Odmowa to trochę przez chwilę tylko zaszkodzi naszemu ego, ale nigdy na stałe. Wracamy do siebie i wracamy z takimi wielkimi deklaracjami na ustach, pięknymi. Teraz będzie inaczej, obiecuję ci, że to już się nigdy nie powtórzy. O, te obietnice, nigdy, zawsze, tak? Te, wiesz, takie metafory, takie romantyczne, do końca życia, albo do grobowej deski, albo coś tam, nie? Czyli motylki, kwiatki, romantyczne tam zloty. Im bardziej te romantyczne, im bardziej niekonkretne, tym gorzej. Bo oczywiście to mile łechce nasze ego, jak ktoś wygaduje takie obiecanki, cacanki, zwłaszcza w tym ładnym opakowaniu romantycznym. Ale ja bym tu radziła, żeby zawsze ten, kto słucha tych obietnic, miał taki trzeźwy ogląd sytuacji, żeby zapytać, co konkretnie teraz on ma innego do zaproponowania, żeby tamto nigdy się nie powtórzyło. Albo co w sobie zmienił od tamtego czasu, albo jak, najlepiej, żebym uwierzyła w tę obietnicę. Czyli to trochę taka rada, żeby nie dać się omamić tym wszystkim pięknym słowom i obietnicom, tylko tak trochę na trzeźwo spytać. Tak, takie obietnice i przepraszanie jeszcze. To są te iluzje, na które się dajemy złapać, wchodząc w te powtórne związki. Bo samo przepraszam, może jest aktem pokory, ale jeśli za tym nie idzie jakaś ścieżka lub plan, jak to teraz ma wyglądać, albo co konkretnie ma się zmienić po tym przepraszam, to znaczy, że tam nie było refleksji, ani w ogóle, wiesz, pomysłu na tą zmianę. Czasami ludzie nawet myślą, że sama skrucha wystarczy, żeby coś było lepiej, ale ja uważam, że nie, że to też taka jest mieszanka emocjonalna, bardzo entuzjastyczna, z której właściwie bicie piany i nic więcej z tego nie wynika. Przepraszam, kwiaty, wiesz, jakieś obietnice, bo dobra wola wystarcza tylko na chwilę. Potem musi za tym iść plan i realny pomysł, jak to teraz załatwimy i jakie mamy zasoby, wiesz, bo żeby dobrze po tej zmianie funkcjonować, musimy już mieć inne zasoby. A z przepraszam nie ma zasobów, ani z kwiatków, ani z obietnic. No może jest jakaś tam taka refleksja, przepraszam, nie chciałam. No nie chciałam, no ale wiesz, jest tam nadzieja, tak? I pokora, i to wszystko, i fajne, ale
pytanie, a gdzie jest materiał do życia, w którym by można było wynikać, że ten człowiek się zmienił i ma coś innego do dyspozycji, inną cechę charakteru, inne zachowanie. Wiesz, to jest ta miara. Musimy się szczerze zastanowić, co tu się zmieniło, albo jak on pracował nad sobą, że teraz już nie będzie na przykład, nie wiem, zazdrosny, albo nie będzie mnie krytykował, albo jak tam nawet powie, za co przeprasza. Mówi, a co w tobie się zmieniło, albo jak teraz funkcjonujesz, że obiecujesz mi to. Albo przynajmniej, jak nie umie tego powiedzieć, bo często ludzie nie umieją zwerbalizować swoich zmian, to przynajmniej poczekać, nie? Nie rzucać się od razu na małżeństwa powtórne, tylko poczekać, jak ta zmiana rzekoma, po tym przepraszam, będzie rzeczywiście wyglądać. Ale dobrze, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, co oferują za obietnicami. Ale wiesz co, bo mówimy tutaj o takim przypadku, gdzie no jeśli już dochodzi do takiego spotkania, do takich rozmów, no to te dwie osoby poczuły taki pierwiastek nadziei czy szansy na to, żeby do siebie wrócić i zacząć coś jeszcze raz. Może tutaj takim pomysłem byłoby od razu pójście na terapię dla par. Tak. To jest jakiś pomysł na bardzo to, bardzo dobry pomysł to jest. Taki, żeby to było wstępem przed przystąpieniem powtórnym do związku. Bardzo fajny pomysł na taki reset na dobrych zasadach. Nauczyć się podstaw komunikacji, omówić wartości, jakie tu się zmieniły i jakie teraz funkcjonują w związku, co bo tu zazwyczaj, mamy wspólnego. Nie, bo zazwyczaj tak się kojarzy, że terapia dla par to jest ten koniec związku. A może tak obrócić tę sytuację? Jako inwestycja w nowy związek, w dobry związek, w nowy po nowemu. Tak, całkiem dobry to jest pomysł. O, będę chyba to reklamować, dzięki. No nie, bo tak mi się skojarzyło, że zazwyczaj tą terapią kończymy i domykamy związki, a może tutaj na samym wstępie byłby taki pomysł, żeby z arbitrem tak, przegadać pewne sprawy i żeby nie mówić, bo ty byłeś winny temu. I, bo to jest też chyba taki prosty przepis na to, żeby zacząć ten związek od awantury, nie? Taka rozmowa, kto czemu zawinił w tym związku. No i tak. Przepychanie znowu, odbijanie sobie piłeczki, kto był bardziej winny i no tego. No tak, ale właśnie związek oparty na oskarżeniach to jest związek, który zmierza ku upadkowi, a nie do rozwoju. Więc jeśli mamy znowu ten nawyk, to lepiej albo od razu na terapię, albo w ogóle się nie schodzić. A powiedz mi, często do ciebie, do gabinetu na przykład trafiają, czy przychodzą ludzie, którzy zastanawiają się i którym przechodzi przez myśl powrót do byłych partnerów? Tak, to takie częste zagadnienie jak każde inne, że ludzie robią takie rzeczy, wiesz, rozstają się, wracają. Nic tu nie ma takiego nietypowego w tym. To mamy nadzieję, że jak dzisiaj się rozstaniemy na chwilę, to wrócicie do nas i będziecie nas słuchać. Bardzo Wam dziękujemy za obecność, bardzo Wam dziękujemy za wszystkie łapki, serduszka, prosimy jak zawsze o więcej komentarzy, maili, wszystkiego, co tam Wam przyjdzie na myśl. Tak, i powracajcie do nas. Tak, i jak mówimy tu o powrotach, to, no to uśmiechnijmy się i pomyślmy czasem, czy warto, a jeśli stwierdzimy, że warto, to i tak za każdą taką decyzją życiową idzie poważna, ciężka praca, więc może nie spodziewajmy się tu, że nam spłynie manna z nieba sama. No tak, zawsze do roboty, jeśli chcemy być szczęśliwi. No to co, moi drodzy, do roboty i do usłyszenia. Pa, pa, pa.